W ostatni dzień roku biegaczy powitała piękna pogoda. Dzisiejsza temperatura nie była najwyższą w długiej historii biegu sylwestrowego, lecz była znaczącym przeciwieństwem tej, z którą mierzyli się zawodnicy przy okazji poprzedniej edycji. Były już też takie temperatury, natomiast ja tylko wspomnę, w ubiegłym roku było minus 11 stopni, także amplituda przez ten rok skoczyła naprawdę bardzo mocno. Bieg sylwestrowy to impreza biegowa z najdłuższą historią w Poznaniu. Jej początków należy szukać w latach 70. poprzedniego stulecia. Pierwszy bieg odbył się w 1975 roku w Parku Sołackim przy świetle pochodni i to właściwie była taka namiastka tych biegów. Organizował to TKKF Nowy Bonin. Później to przejął TKKF Piast i taki pierwszy bieg, ponieważ w 1976 roku wypadki w Radomiu, następnie stan wojenny nie stwarzały dobrego klimatu do organizacji tego typu imprez masowych. To było wręcz niebezpieczne. Od 1984 roku. W tym roku organizatorów pozytywnie zaskoczyła frekwencja, która znacząco poprawiła wynik z poprzednich lat. Dwa lata temu nie odbył się bieg z powodu pandemii. Rzeczywiście to zresztą wszystkie biegi były wstrzymane. W ubiegłym roku mieliśmy około 200 startujących. W tym roku mamy 470 osób. Dla niektórych zawodników start był sposobem na spuentowanie kończących się 12 miesięcy. Myślę, że dobrze jest zakończyć ten rok pozytywnie i bieganie jak najbardziej temu sprzyja. Dla innych to kolejna impreza biegowa, w której można się sprawdzić. Biegam tutaj i na Malcie biegam te czerwca i wyzwolenia, nie? Także tego. Także ładnie. Wszystko jest tego. Ładnie zorganizowano jest i jest przyjemna atmosfera i to właśnie z wnukiem biegam też tak samo. Impreza organizowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej charakteryzuje się radosnym klimatem i rodzinną atmosferą. To natomiast sprzyja startom w różnych, niecodziennych strojach i przebraniach. Zakład Połuchego, córka bardzo lubi Kubusia Puchatka. Mówię, to dla córki, chociaż pokażę się z tej strony. Żeby zachować ten okres świąteczny, też w Capce Mikołaja biegł tutaj na Malcie. Ten klimat powoduje natomiast, że nie wszyscy nastawiają się na walkę o wygraną. To ma być zabawa, to nie ma być żadne bieganie takie jakieś czasowe czy coś, tylko typowa zabawa. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, natomiast najlepsi zostali wyróżnieni pucharami. Na dystansie 5,4 km najlepszym mężczyzną był Szymon Twardoń, a kobietą Aleksandra Hornik. Natomiast w rywalizacji na dwa okrążenia wokół Malty, czyli 10,8 km, triumfowali Łukasz Nowak i Dorota Lutomska.